Okej, dobra moi drodzy, kończymy przerwę i jedziemy dalej. Czyli wracamy, zwycięzcy. A i właśnie, tu chyba można zmienić ubrania, nie? Okej. To mi się podoba. Tak, to nie jest Dwarf Fortress. Chyba przeoczyliśmy jedną parkę. Naprawdę on tylko to nosił? Nie, o kurde. Dobra, będziemy żonglować parkami, jakby co. Nie, on to miał, nie? Okej, powinno być okej. I miał chyba to też. A, dobra, tak było. Dobra. Powinno być okej. Dobra, czyli Tolmaion tutaj zaczyna pracę nad prymitywnymi fortyfikacjami, które jednak powinny być pomocne. Może opracuje bonsai, drzewko bonsai, nie wiem. Co on ma na plecach? A, podniósł z wroga to. Okej, czy ja to chcę? Tą paczkę toksyczną. Czy ja chcę to? Czyli można tego używać wielokrotnie? Okej, to może być ładowane. Czyli to jest... to jest taki... gaz łzawiący jakby. Czyli to nie jest... Okej, to nie jest jakoś strasznie poważne. W sumie on nie potrafi walczyć, Tolmaion. Czyli nawet jest sens, żeby on to miał. Tak, żeby się uratować z opresji. Okej, niech to nosi. Jak założę mu maskę gazową, to będzie okej. A, tak. Tak, bo to jest cały playstyle, nie? Żeby grać mechanitorem i... albo zrobić sobie rasę, która jest odporna na toksyny. Tak. Okej, czekamy na powrót ekspedycji. Nie ma tu raportów o hipotermii, co jest dobre. Tylko minus 17 w tej chwili. Tak, bo przypominam, że mamy... Tak, gramy kosmicznymi trollami i one są odporne na niskie temperatury. Czy ja dobrze widzę? Zostawili nam uranu. 61 uranu. Ich pobyt był ok. Nie był rewelacyjny, ale nie był fatalny. O, i chyba słońce jest. O kurde. Po raz pierwszy od nie pamiętam kiedy. Nowy quest. Więzień trzymany przez przymierze Molmoping ukradł radio i nas wzywa. Niejaki Bowman. Jest przetrzymywany w obozie w pobliżu lodowej osady. Pod strażą. Jeżeli go uratujemy, to do nas dołączy. Jest 55-letnim pilotem Gwiezdnego Myśliwca. Mówi, że obóz jest broniony przez 6 wieżyczek i jedną świnię. Ale może być tam też coś bardziej... Okej, te świnie to nie są... Myślałem, że to są... Nie, to nie są... To musi być jakiś nowy gatunek ludzi, ale... Nie świnie. Bo w tym obozie to jest też obóz tego Molmoping. Też są dwie świnie niby. Bierzmy, przyda się kolonista. Tak, tylko te 6 wieżyczek. W sumie wiecie co, okej, ja przyjmę tego questa, bo chyba nie ma jakichś efektów ubocznych. Ten quest sam się aktywuje. Okej, to jest tu. Troszkę daleko. Troszkę daleko, cholera. 2 dni drogi w jedną stronę. Nie wiem. To 4-5 dni, kiedy... Tak, będzie... Nie będziemy mieli ludzi w kolonii. Karawana przechodzi w okolicy. A nie, cały czas ciemno. Ten cień to chyba od księżyca. Ale dobra, Tolmaion robi dobrą robotę i jest coraz lepszym budowniczym. Ma do tego wielką pasję, czyli też poprawia mu to humor. I szybciej zdobywa doświadczenie. Tylko z tego co widzę, kończą nam się granitowe bloki. Bo nie mamy tutaj granitowych kamieni chyba. Czy ktoś... Aha.
Okej. Z piaskowca zaczniemy budować, ale tymczasem przynieśmy tu kilka kolejnych granitowych. Powiedzmy to. Mogę go sprawdzić? Nie, nie mogę. A, jest! A, też jest! Świnia skórzy to hybryda ludzi i świń. Są wytrzymali i mogą jeść niemal wszystko bez zachorowania. Jednak ich w kopytka ukształtowane dłonie są nie nadają się do tak precyzyjnej manipulacji. Są także krótkowidzami i dlatego skupiają się na walce bezpośredniej. Lubią materiały wybuchowe. Okej, okay, tyle wiemy na jego temat. Raciczki, tak. A, mieliśmy ten blok, okej, okay, dobra. Czyli to jest gotowe. Pytanie, czy chcemy kontynuować. Gdzie łatwo moglibyśmy jeszcze zbudować? Chyba możemy dość łatwo ogarnąć to i to. I okej, okay, ja nie chcę chyba, żeby było zbyt dużo kierunków ataku. Tu jest dość dobre miejsce potencjalnie, bo mamy tu podmokły teren, który moglibyśmy wykorzystać, bo to spowalnia przeciwników. Czyli pomyślmy, gdzie byśmy chcieli wejścia. Trzy, powiedzmy, żeby były. Czyli jedno mamy tutaj, czyli to ogarnie tą część mapy. Okej, okay, jedno wejście tu i drugie tu. Chyba tak zrobimy. Tu nie będzie wejścia od północnego wschodu. Tak, chyba zrobimy to w ten sposób. Chyba tak. Dobra, teraz nie będzie... Okej, granitowe bloki się kończą. Dobra. Na razie i tak nie mamy kamiennych bloków. Karawana wraca. Świetnie. Udana wyprawa. Okej, okay, trzech budowniczych, czyli teraz naprawdę szybko możemy budować, ale tak, materiały budowlane. Czyli kolejne zlecenie na tym składowisku. Dajmy identyczne, ale z piaskowca. Bo tego mamy więcej w okolicy w tej chwili. Czyli... też dość dużo. Z 3000. Ale tylko z tego składowiska. Okej. Okay. I zobaczmy, jak to wygląda tutaj. To by zwykły crafting. Tolmajon to ma ustawione, może być. Dajmy też Setionowi wolnej chwili. Poczekamy na razie z badaniami naukowymi. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Dobra. Osła rozpakowałem. A właśnie, nie powinni go automatycznie... No. Automatycznie powinni go rozpakowywać chyba, nie? O, ale właśnie mamy te ogniwa! Zainstalujemy to od razu. Tak, to nam pomoże z energią. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Właśnie pytanie, ile to generuje, już nie pamiętam. W jednej z poprzednich serii też to mieliśmy. A, tylko gdzie to dać, bo jak to wybuchnie... Chyba dam to tu. Blisko tego wszystkiego chyba. Bo jak dam gdzie indziej, to przeciwnicy mogą to rozwalić. Śnieżyca. Teraz tak, co do kolejnej ekspedycji, to mamy te dwie rzeczy. Czyli w tym starożytnym kompleksie... A, tu jest po prostu jakiś skarb, nie wiem co tu może być. A w tym kompleksie będziemy mieli kolejną wskazówkę co do Kła Pratrola. I mamy tych wskazówek trzy. Kolejni goście z Czarnego Imperium. Przez toksyczne opary przechodzą. O, mają robota? A nie, to nasz lift. A,
teraz tak, okej, reforma religii, tak. Zróbmy to, bo marnujemy punkty potencjalnie. Czyli co byśmy chcieli? Wydaje mi się, że nowy rytuał. Bo to może dać nam jakieś plusy i generować też... to dobre pytanie. Okej, dobra, zreformujmy naszą ideę religię. Dobra. Aha, moglibyśmy styl zmienić. A właśnie, mamy wybrany w ogóle styl? Weźmy ten tutaj z kolcami. A, nie mieliśmy żadnego stylu. Okej, to da nam jakieś nowe styl, tak. Stylizowane budynki, meble i tak dalej, i tak dalej. Tak, okej. Okay. Będziemy mieli jakiś styl. Będziemy troszkę się wyróżniać. To jest chyba dobre. I teraz tak, co zmieniamy? No i rytuał z nowym rekrutem. Jeden taki już mamy, ale być może kolejny też by się przydał. Czyli... To jest pogrzeb, to skaryfikacja. Święta Bożego Narodzenia. Tak, i jeżeli one będą udane, to jest 50% szans na nowego rekruta. Tylko to jest raz na rok, nie? Mamy także taniec na lodzie. To poprawia chyba nastroje tylko. A nie, to ładuje moc psychiczną, czyli to ma taki średni efekt. I mamy pojedynek gladiatorów. O, który pokaże nam lokację starożytnego kompleksu w pobliżu. Okej. Czyli moglibyśmy dać nowy rytuał. Daj kolejny rytuał z nowym rekrutem. Mam składowisko, na które wyrzucam niechciane ubrania? Tak. Mogę ten obszar ustawić jako strefę handlu dla gości. Będą kupować i zostawiali tylko srebro. Ale to nie będzie dużo warte. Chyba dam sobie spokój z tym. Weźmy festiwal latarni. Dajmy festiwal latarni, bo to jest ciekawe. I teraz tak, jak to zrobić? Bo ja nie chcę, żeby to było zbyt potężne. I chcę, żeby było pewne urozmaicenie. Niech to będzie święto, które robimy... Tak, kolejny rekrut by się przydał. Dobra, niech to będzie święto, które robimy kiedykolwiek i... tak, przyciągnie nam nowego rekruta. Czyli puszczamy, powiedzmy, to jest takie unikalne, niepowtarzalne, wytworzone przez lodowe trolle te latarnie. I być może inny kosmiczny troll zauważy tą latarnię i będzie szukał źródła, skąd przyleciała. To może być ciekawe. Okej, to mi się wydaje całkiem ciekawe. Do robienia latarni potrzebuje nieco drewna. Aha, my troszkę tych bambusów uprawiamy. Czyli niech będzie. Jubileusz krwi, no cholera. Okej, okay, dobra, nie będzie Advent albo... Nie wiem, jak to nazwać. To na pewno będzie troll? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Znaczy, to na pewno będzie przedstawiciel naszej religii. A, tak, przedstawiciel naszej religii, ale niekoniecznie troll chyba. Okej, okay, dobra, niech będzie Advent tych lodowych. I... losowy rekrut. Okej, okay, może być lodowa ścieżka, tak się nazywa nasza religia. Lodowe światła? A, tak, Icer Lights. Okej, okay, dam. Okej, z tego co widzę, jedna reforma pozwala nam dokonać nieograniczoną ilość zmian tutaj. Ale chyba nie chcę jakoś strasznie tego komplikować. Wstrzymam się na razie z dodaniem tego nowego głównego perka. Tak mi się wydaje. Tak, bo to jest zbyt poważna zmiana. To na razie wystarczy.
I zrobione. Okej, 14 punktów w tej chwili do kolejnej zmiany. Ale odprawimy chyba ten rytuał natychmiast. Poczekamy, aż nasi ludzie wstaną. I odprawimy ten rytuał natychmiast. Aha, to na zewnątrz. Okej, czyli dajmy plac na te rytuały. Gdzieś tu. Mogę też zmienić preferowane rasy w ideo religii. Tak, być może tak zrobimy. Jeżeli tak, będziemy mieli więcej kolonistów z inną rasą, to jest sens, żeby tolerancja wzrosła, nie? To niekoniecznie będą musiały być kosmiczne trolle. Okej, zorganizujmy festiwal latarni, czyli... Mogę to zrobić? Tak, okej, uwolnijmy to. Dobra. Co tu wpływa na jakość? Tylko ilość świętujących, okej. O! Tego nie było. Co to jest? Ognie sztuczne jakieś? Okej, tego nie było, bo mieliśmy... Okej, budują latarnie w tej chwili chyba. I chodzi o to, tak, powiedzmy, że to jest jakiś rytuał, który miał miejsce na tej planecie Rigel. Kiedy ruszali, tak, szukać tych już wymarłych zwierząt, ruszali na polowanie po tych lodowcach, to żeby się znaleźć. Jeżeli ktoś się zgubił, to puszczali te latarnie, żeby znaleźć kosmiczne trolle. I miejmy nadzieję, że jakiś kosmiczny troll zauważy te latarnie i do nas przybędzie, do naszej bazy. Okej, poleciały. To nie... Okej, nieimponujące światła lodu. Zbyt długo budowali latarnie. Okej, minus jeden do nastroju i nie ma nowego rekruta. Okej. No, trudno się mówi. To RNG kompletne. Teraz tak, pytanie, czy... Okej, utworzamy kamienne bloki doskonale. Co do kamiennych bloków? Aha, tu są, okej. Czyli nie mamy ich zbyt dużo na razie. A, ogniwa. Zainstalujmy ogniwa, tylko je znaleźć tutaj. To jest problem. Tu jest jedno. Czy ja opracowałem te gaśnice? Tak, okej. Postawimy obok gaśnicę w sumie. Okej, to jest jedno, jeszcze drugie powinno być. Tu. Zbudujmy tu gaśnicę, czyli jeżeli coś tu wybuchnie, żeby one się aktywowały i... O, mamy nowe style. Wszystko jakoś tak, kąty ostre. Czy to będzie security? Nie. To. Czyli jeżeli to wykryje ogień, to natychmiast puszcza... O, ma dość duży zasięg. Dobra, jedno powinno wystarczyć chyba. Dajmy to pomiędzy. Okej, to generuje energię, czy nie? Nie ma informacji na ten temat. Bo jeżeli spojrzymy na to, to mamy power output. Okej, to jest chyba bezużyteczne, to chyba nie generuje energii. Być może to nie jest to. Podpiąłem do prądu? A, zacznie generować dopiero, kiedy będzie podpięte? Okej, zobaczymy. Nie generuje nic.
Okej, dobra, rozbierzmy to po prostu. Gaśnica niech zostanie. Może jakieś komponenty odzyskamy z tego czy coś. O, plastali komponenty. Okej, okay, czyli warto było to zdemontować. Spoko. Okej. Okay. Matia znowu bliski załamania, niech zgadnę. Brak rekreacji. Trochę tak. A, on nie lubi być na zewnątrz w sumie. A i właśnie, mówiliście też, że to, że nie mogą spłodzić potomka, Matias... A, to się pochrzaniło znowu. Kurde, ale to jest upierdliwe. Tak, bo on narzekał, że spał sam. Okej. Okay. Setion, bit... Okej, okay, dobra, może być. Tak, mówiliście, że być może to jest wina... Matiasa. Jaką on ma płodność? 100%. Coś tu jest nie tak. To DLC do końca nie działa chyba tak, jak powinno. Teraz tak, pytanie, czy ruszamy na kolejną ekspedycję, czy czekamy na kolejny rajd. Trudno powiedzieć, jak widzicie, to nie są zawsze takie same interwały. Okej, troszkę wolno, wykuwamy te kamienne bloki. Osoba, jaką ma płonność? 55%. Ale starają się, co daje 400% bonusu. Roidu Salein mówisz, a, że to troszkę RNG dość mocno, okej. Okay. Okej, okay, kamienne bloki, tak, tego potrzebujemy. Trochę tego, okej, okay, czyli to ten kierunek tutaj ogarnięty, potem jakoś tak, te wszystkie przestrzenie będziemy jakoś wykorzystywać. Dobra, to skończymy z tą stalą za chwilę i tu damy zlecenie kolejnego muru. W sumie skupmy się tylko na piaskowcu na razie. Bo tego mamy więcej na składowisku. Podarunek od Czarnego Imperium. Pila, okej. Okay. Taki oszczep. Dobra, kolejna rzecz. Tak, przedłużymy tą zbrojownię. Przerobimy tą zbrojownię. Bo tak, będziemy tego mieć coraz więcej. Kupiec by się przydał ogólnie. A, tylko będę musiał nadajnik tam zamontować, nie? Żeby sprzedać te rzeczy. Tak czy inaczej, potrzebujemy tutaj dużo, dużo więcej miejsca. Czyli ten podwójny mur dajmy w ten sposób. Tu nie musi być podwójny, czyli mogę sobie zrobić troszkę więcej miejsca. Zróbmy tak. Pod ścianą jeszcze kolejne szafki możemy zamontować dzięki temu. I te kamienie przenieść na składowisko. O, kończy się też miejsce na leki. Skopiujmy tą szafkę. Dajmy ją tu, powiedzmy. A, to mi się podoba, szybko idzie. Ryś! O kurde, zapomniałem o zwierzętach, ale tak, zrobiło się jasno. Okej, okay, ryś poluje na ozdoby chyba. To nie powinien być problem, powiedzmy sobie szczerze. Tolmajan utknął, zamurowali go.
Dobra, dlaczego nie strzela do niego? Strzelaj. Już zabity? Zmasakrowany kompletnie. Okej. Wydarzenia z Ideology mają mniejszą szansę na pozytywny efekt, jeśli koloniści mają słaby nastrój, a ich oczekiwania są wysokie. Aha. Im bogatsza kolonia, tym większe oczekiwania. A, ciekawe. W sumie, okej, możemy też zjeść te... Mega skaraby. A, zamrożone. I to pomieszczenie wykorzystamy oczywiście. Jeszcze nie wiem do czego. Być może zrobimy z tego hotel dla gości. Ale to, czego nie potrzebujemy, a z czego możemy odzyskać potencjalnie dobre... Tak, zdemontujmy te... kapsuły do kryosnu. A, moglibyśmy tu kogoś zamrozić też teoretycznie. Może... A, może je zostawmy lepiej. Dobra, na razie je zostawmy. Na razie i tak z tym nic nie robimy. A gdyby jeden z naszych kolonistów, nie wiem, dostał raka czy coś tam? Albo... No nie wiem. Moglibyśmy go zamrozić tu chyba. Okej, zostawmy to na razie. To już nie gotowe. Sprawdzałem, czy w ogóle się kochają. Tak. Okej, możemy tej nocy się przyglądać im. Okej, Setion wykuwa chyba ostatnią zbroję płytową. Świetnie. Tu prace ładnie postępują. Aha, tu jest troszkę upierdliwie. Chyba nie chcę tego rogu tutaj. Nie zróbmy tak. Okej. Serduszka powinny być. Były. Ogólnie ja widziałem, nie? A, może ten. Może się mijają jakoś, albo nie wiem. Są tak zmęczeni, że tylko śpią po robocie. Ale nie, ale ja widziałem. Widziałem to serduszka. Okej, dobra. Okej, dokonamy inspekcji. Zobaczymy kolejnej nocy. Co będzie miało tam miejsce. Od razu idą spać. Tak, bo to jest problem z tą naszą rasą, bo te nasze trolle są troszkę bardziej śpiące. Potrzebują więcej snu. Wiecie co? Okej, to bardzo negatywnie wpływa, bo mają tą drzemkę też tutaj. W ciągu dnia. Ja przedłużę tą drzemkę w ciągu dnia. Tylko to obniży produktywność, będziemy wolniej wszystko robić, niestety. Okej, dobra, ja nie chcę tutaj tego składowiska na pewno. Żeby te drzwi były zamknięte. Okej, to prawie gotowe. Okej, teraz nie wiem, czy to drzemka, czy to noc. Ja nie wiem, bo tu nie ma dni też na tym kole podbiegunowym. Zdoba, co robi. Okej, idzie. Okej, nie jest śpiący. Ona też nie jest jakoś strasznie śpiąca. Okej, dobra, wylejmy beton w zbrojowni i dodatkowe szafki. Okej, tu się nie skopiowały te ustawienia, czyli skopiujemy stąd. I więcej szafek tutaj.
Czekaj. Może jak dam im troszkę czasu wolnego? Nie wiem, jak to działa. Nowy quest. Pierwszy kardynał z Konfederacji Orler ma specjalną prośbę. Ktoś wyrzucił toksyczne odpady w pobliżu jego osady i nie wie, jak je bezpiecznie przechowywać. Czyli wyśla nam 202 jednostki toksycznych odpadów. To się wydaje dość dużo. To jest strasznie dużo. Ja chyba odmówię. Tak. Nagrody też nie są jakoś rewelacyjne, czyli zrezygnujemy. Tak, nie będziemy tego brać. A, możemy wziąć też dronę. Okej, weźmiemy quest na dronę dzisiaj. Tak, weźmiemy też quest na kosmiczną dronę. O, right! Right. Okej. Powoli, nie mówmy hop. Tylko minus 3, robi się coraz cieplej, ale jesteśmy atakowani przez bobry chyba po raz kolejny. Tak, bobry. O kurde, troszkę lepiej uzbrojone. Jakieś kurde pistolety maszynowe mają. Granaty. Mamy przewagę zasięgu, ale... Kurde. Okej, będzie ciężko. Dobra, wszyscy pod broń. Nie wiem, czy zdążymy ubrać zbroję. Witkowski niech... Okej, niech on zostanie z tym płaszczem kuloodpornym. Okej, Matias już tu jest. Dobra, Matias, ubierz zbroję płytową. Setion też ubierz zbroję płytową. Reszta pod broń. Jak to rozegrać? Chyba ustawimy się tutaj. Mamy troszkę podmokłego terenu, który możemy wykorzystać, żeby ich spowolnić odrobinę. Zresztą to też zależy od tego, gdzie oni będą się kierować. Ale chyba dam ozdobę tutaj, jako przynętę. Kilka strzałów, potem się wycofa. Kilka strzałów i tu będą... Tak, tu będą nasi ludzie czekać, żeby zaatakować. Chyba tak zrobimy. Będziemy... Okej, będziemy czekać tu. Pytanie, czy zdążymy... A dlaczego nie ubierasz tej zbroi? Kurde, ubierz zbroję. A, kurde. Okej, już rozumiem. Czyli nie mogę dać rozkazu ubrania zbroi, bo to anuluje ten rozkaz. Okej. A, oni się przygotowują do ataku na razie. O, dobra, wyślemy ozdobę. Bo mamy... Tak, ona ma lepszy zasięg niż ich uzbrojenie. Tak, niech nawet ich sprowokuje do szybszego ataku. Czemu nie? Oddajmy kilka strzałów w ich kierunku. Mamy trochę słońca, czyli celność będzie lepsza. Matias ubiera zbroję. Tak, z jednej półki tylko jeden kolonista może coś ubierać chyba. Musimy dość blisko podejść gdzieś tu. Jaki to ma zasięg? Okej, mniejszy, dużo mniejszy. Ale chwila, tu... A nie, wszyscy mają to, te same pistolety maszynowe. Okay. Okej, Setion ubrał zbroję. Okej, ruszają do ataku. Dobra, to wystarczy. Jest trafienie, dobrze. Czyli będzie troszkę spowolniony. Chyba ozdoba zdąży oddać jeszcze... Albo nie. Niech biegnie. Niech biegnie, ale ten strzał był cenny, bo on... W szyję! Ty krwawi się patrzywy bubr. Zatrzymali się. Strzelajmy, dalej. Dawaj, zobacz. A nie, tak, kilka kąś, tak kąsajmy ich tutaj, kurde. Dobra.
A, dobrze, kolejne trafienie w parszywca. Okej, on chyba za 6 godzin się wykrwawi. Nie wiem, czy zdążymy zaatakować w ogóle. Odwrót, czy zdążymy jeszcze jeden strzał oddać, bo nie chcę, żebyś ozdoba była w zasięgu ich pistoletów, bo wtedy dwie serie, z dwóch serii może oberwać. Okej, ale cofają się, dobra, dawaj. Druga strona mapy. O kurde, faktycznie. O cholera. O nie! Okej, co oni mają? Pistolety. Kurde. Skupimy się na tych na północy najpierw. Pudło. Dobra. Kolejny strzał. Zaryzykujmy. Dobrze. Aj, kurde. Tak, to jest upierdliwe. Świetnie. Nic poważnego, ale... Okej, dobra, cofaj się. On jest chyba troszkę spowolniony, czyli... Okej, dobra. Strzelaj. Tak, sorry moi drodzy, to nie jest zbyt pasjonujące, ale ja muszę wykorzystać każdą możliwą rzecz. Tak, żeby... bo gra jest brutalna, to jest brutalny poziom trudności. Tych na razie zignoruję, a potem tego mechanoida możemy przynieść i zdemontować. Tak, bo mógłbym na nich zaszarżować, ale wtedy ktoś może oberwać. Niech ktoś wejdzie w zasięg. Prawie. Chowaj troszkę bliżej. Okej, atakują. Jeden strzał. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden ozdoba. Dobrze. Okej. Cofać się na pozycję. Teraz tak. Jak to rozegrać? Chyba zignoruję tych na razie. Mógłbym tu zasadzkę zastawić, ale bardziej mnie niepokoi ta grupa na północy. Chociaż... Tych moglibyśmy dość szybko zmiażdżyć. Okej, nie, musimy... Okej, musimy ich zneutralizować, bo... Inaczej w plecy nam będą tu strzelać. I ci są... Okej, dobra. Plan jest taki, że zaatakujemy tych, wykorzystamy... Chodźmy tu. Chodźmy tu, bo tu musimy... być ukryci. Bo my mamy, my walczymy wręcz głównie, a oni mają broń dystansową, czyli chcemy zastawić zasadzkę, jeżeli to możliwe. Czy ustawmy się tutaj tak. Tu nawet. Tam ozdoba. Ozdoba może się zatrzymać i oddać kolejny strzał, bo jest chyba szybsza niż oni. Pudło. Dawaj tu za węgiel, oddasz kolejny... O nie, zapomniałem, ta woda ją też spowolni. Ale dobrze, ci z pistoletami maszynowymi zostali w tyle, okej. Dobra, czyli teraz tutaj zasadzka, to będzie kluczowe. Ja chyba schowam się do tej dziury, bo żeby tu oszukać troszkę sztuczną inteligencję. Jeden będzie do nas strzelał chyba niestety, okej, atakuje to. Dobrze, niech się skupi na tym, mniejsza z tym. Nie szkodzi. Zdoba, strzel za węgła w kolejnego. O, ten z granatem może spore straty wyrządzić. Okej, ale możemy troszkę do nich postrzelać. Świetnie. Chcą obejść to bajorko. O! A, okej, to jest troszkę upierdliwe to zarządzanie tymi dwoma naraz wydarzeniami, ale dobra, tego powinniśmy tu zarąbać na kawałki. Setion oberwał. Dobra, to wystarczy ozdoba, schowaj się tu i w razie czego możemy wejść do środka za drzwi. Zneutralizowany przeciwnik wykrwawi się za chwilę, dobra, czyli zostaje ten. Dobra, szarża YOLO chyba, musimy się go pozbyć, bo za chwilę będziemy mieli na północy przeciwników do wyeliminowania. Jak tam Setion?
Dobrze, Matias, użyj... A, nie możemy użyć dowodzenia bojowego. Dobra, tu nic poważnego nie ma. Ten z granatami to jest problem. Dobra, ozdoba, strzelaj do tego z granatami. Jeden strzał. Okej, dobra, do środka. Dawaj! Zanim rzuci granatem. Co tutaj się dzieje? Ścigamy go, kurde, zabawa Benhila. Chowa się za generatorem. A, Matias obrywa. Czy zbroja coś dała? W prawe ramię, być może. Trudno powiedzieć. To można ocenić po jakości zbroi. Tak, troszkę uszkodzona. Dobra, tu i ignorujemy z tego kierunku. Ozdoba niech przejdzie przez całą bazę i wejdzie mu na plecy, być może temu. Chyba nie zdąży, chyba go do tego czasu zabijemy, ale... Tak, tu nową linię obronną przygotujemy, że tak powiem. Okej. Okay. Cetion, okej, okay, krwawi. A! Jest! Błysk, czyli zbroja odbiła kulę. Dobra, Witkowski, dawaj, zneutralizuj go. Dobrze, dobre cięcie mieczem z plastali. Tylko tu jest ta groźna grupa. Najgroźniejszy jestem z granatami, oczywiście. Obelus Maximus, dzięki za przedłużenie soba. Trzeci miesiąc. Wielkie dzięki. Ok. Tolmajon tu troszkę przeszkadza, tak naprawdę. Dawaj tu. Ok. Świetnie. Co teraz? Teraz... Okej, okay, ozdoba jest prawie na miejscu. Chciałbym ozdoba, żeby poszła na to miejsce i troszkę postrzelała do nich, a reszta przygotuje tu kolejną zasadzkę. Tolmajona wyślemy i użyję swych mocy psychicznych, żeby spowolnić wroga. Głównie chodzi o tego z granatami. Niestety nasze panele mogą oberwać. Turbiny. O, trudno się mówi. Okej, okay, ale mamy też tego z pistoletem. Jaki to ma zasięg? Okej, okay, taki średni. Skupimy się na spowolnianiu tego z granatami, bo on jest najgroźniejszy. Przygotujemy linię obronną tu. Ozdoba, dawaj tu do węgła. A reszta niech się schowa tu. A, okej. Okay. Kurde. A, czy znowu chcę mieć zniszczone turbiny? Być może stąd możemy strzelić, zobaczmy. Okej, okay, jeden atakuje dalej. Okej, okay, granat leci, być może się zabiją nawzajem? Okej, okay, dobra. Okej, okay, wycofuj się. Realizujmy poprzedni plan. Dobre trafienie. Okej, okay, ten granatami nam rozwali wszystkie turbiny. Niestety ten będzie do nas... A, to może być paskudne, ten z pistoletem maszynowym, cholera. Ale niewiele mogę na to poradzić w tej sytuacji. Chyba. A, zdoba uprwała. Dobra, do ataku. Co robi granatnik? Gdzie on jest? Kurde, nie, moja świątynia! Kurde. A nie, to nie jest granat. Tu jestem z granatem. Generator geotermalny. To będzie bolesne, jeżeli to stracimy. Okej, okay, strzela swoim towarzyszom w plecy trochę, co jest dobre. Świetnie, traci przytomność. Szarża. A, dobre trafienie! Dobre trafienie, ozdoba. Uciekają! A, okej. Okay. Zabiliśmy ich wystarczająco dużo. Kurde. O, a tymczasem lifter przenosi tutaj rzeczy jak gdyby nigdy nic. Okej, być może jeszcze jednego ustrzelimy.
bobra parszywego? Nie, dobra. Okej, wow, było gorąco po raz kolejny. Ugaśmy te pożary jak najszybciej. Tolmają, ty się nie boisz ognia, czyli możesz to szybko zrobić. Dwie turbiny wiatrowe, okej, nie jest fatalnie. I co do jeńców, tak, weźmy jeńców tym razem, bo jedzenia mamy dużo. I mogą nam teoretycznie dać rozrywkę. Tak, chyba zrobimy z nich niewolników. Okej, ale tego nie zdążymy uratować, on się wykrwawi na śmierć. Za chwilę. Tu żadnego nie było. A, tego rysia możemy zjeść. Ten. Okej, tego możemy aresztować. Witkowski, dawaj. Tego aresztuj. I tu mamy jeszcze dwóch. Ten prawe ramię stracił, czyli chyba nie będzie użyteczny. A ten prawą nogę. Zmiażdżona uranowym młotem bojowym. Odstrzelone. Kurde, wiecie co? Może to będzie taka troszkę sadystyczna zemsta, ale zrobimy pojedynek. Zrobimy dwóch gladiatorów. Jeden bóbr bez ręki, a drugi bez nogi. Zobaczymy, który wygra. Uratuj i zrób pokazową egzekucję. Ogólnie nie mamy, byśmy mieli rytuał, ale... Dobra, ile mam miejsc w więzieniu? Dwa. Ktoś tu jest? Aha, to jest dla niego, okej. Okay. Dobra, wiecie co, weźmy je, tak, weźmy jednego... Weźmy jednego bez ręki i drugiego bez nogi. Potem ich sprzedamy pewnie, ale chodzi o to, żeby tak, no nie wiem, zabawniejsza walka gladiatorów jakaś by była. Nie chcę zbyt dużo tych więźniów brać, bo to spowolni pracę naszej kolonii dość mocno. Lepszy też ten bez ręki niż... tak. Pan Dziata, dzięki za bitcy. W badaniach jest dostępny Research Fertility Procedures. Tak, tak, będziemy kombinować. Będziemy z tym kombinować ogólnie. Weź trzech, potem coś zrobimy. Okej, weźmy trzech. Tylko oni w takiej jednej małej klitce... tak, tu nie wytrzymają chyba. O, dobra. Okej, Matias... gasi płomień, okej. Weź jego. Tolmają zgasi ogień. Pochwyć jego, okej. Fajnie było ratować tą turbinę. Nie wiem, czy wszystkich zdążymy uratować. Okej, teraz tak, Setion będzie musiał szybko ich opatrzyć. Który najszybciej się wykrwawi? 2 godziny. Ten się nie wykrwawi. 3 godziny. Ok. Czyli najpierw tego. Potem tego. Jeszcze raz. Najpierw tego. Ok. Tego teraz trochę. Okej, opatrz wszystkich i tyle. Dobra. I okej, czyli to oni to odbudują automatycznie, świetnie. Dobra, Setion, idź odpocząć. Temperatura w plusie. A, czy ja... Uuu.
Czy nam zgnili towarzysze? To ma być na minus. W chłodni też trochę ciepło. Chyba będę musiał tu, tak, chyba będę potrzebował kolejną chłodziarkę, która będzie, a nie, bo tu jest tylko minus 5. Okej, okay, dobra. Te turbiny wypadałoby jakoś osłonić? Tak, plan jest taki, że się ogrodzimy kompletnie. Sucha burza z piorunami. Tu nie ma co się palić, jeżeli nie walnie bezpośrednio w nasze budynki, to powinno być ok. O, ale teraz kiedy mamy więźniów, moglibyśmy walkę gladiatorów chyba zrobić właśnie. Tak. Tylko pytanie, czy zbudujemy specjalną arenę? Nie, nie ma na to czasu, czyli pierwsza walka odbędzie się chyba w świątyni. Zakażenie? Mamy początek lata? Czy on nie został opatrzony do końca? Nie, jest opatrzony. Niech walczą na mrozie. Kupiec, okej. Okay. A, taki kupiec, okej. Okay. Nawet dobrze. Setion wraca do zdrowia i za chwilę, tak, wyślijmy już Setiona i jakiś handel tu zróbmy. Okej. Okay. Co moglibyśmy zrobić? Co do zwierząt? Chyba nie chcę kolejnych zwierząt. Moglibyśmy uprawę indyków zrobić teoretycznie. Co by się przydało? Ok, leków nie potrzebujemy, ziołowych na pewno. Barwników. Ok, mamy masę. To mamy. No, mogę sprzedać te po trupach niektóre rzeczy, ale tak, to są takie małe sumy, że... Tak, nie warto sprzedawać chyba tych ubrań po trupach. Okej, okay, dobra, niewiele tutaj jest, tak. Interesu nie ubijemy zbyt dużo, dobra. Zmniejszaj opór więźniów? Tak, zaczniemy coś tu robić. Właśnie ja nie wiem, jaki jest mój plan. Nie wiem do końca, jaki jest mój plan wobec nich. Wobec ich. Czy chcę rekrutować jednego? Czy zrobić z nich niewolników? Czy kilka walk gladiatorów i potem ich sprzedamy? To jest dobre. Ale tak czy inaczej będziemy chcieli... Tak, redukować ich wolę, żeby potem coś z nimi zrobić. O! Wola naszego więźnia Je została złamana przez Matiasa. To mi się podoba. Czyli co teraz z nim? Czy nie ma woli? A, możemy zrobić z niego niewolnika już, okej. Czyli łamanie woli jest potrzebne, żeby zrobić niewolnika. Tylko czy ja potrzebuję niewolników tak naprawdę? Mamy trzech budowniczych.
A do kamieniołomu może potrzebujemy. Tak, niech wytwarzają więcej kamiennych bloków, niech niewolnicy zbudują nam materiał na fortyfikację. To jest być może dobra myśl. Tylko zobaczmy, rzemiosło. 1. 11. Ten jest dobry. Czy on ma wszystkie kończyny? To jest chyba ten, który ma wszystkie kończyny. Okej, okay, on jest najcenniejszy. Czyli jego... Zrobimy z niego niewolnika. Właśnie nie wiem, czy rekrutować go i nawracać też, czy nie. Niewolnicy lubią się buntować, wiem. Ale wiem, że u niewolników to, co pomaga, to są czaszki. Tak, u nas nie brak czaszek. A możemy zdjąć zbroje płytowe, bo one spowalniają. Zdejmij to. Matias też zdejmij. Je, wpadł w szał. Będzie atakował... Okej, dobra. Okej, nie będziemy się patyczkować tutaj. Szkoda, że zdjęliśmy zbroję płytową. Dawaj, Matias. Niech posmakuje uranowego młota bojowego. O, czy on atakuje swojego towarzysza? Okej, czyli ten bez ręki atakuje tego bez nogi. Okej, mamy nieplanowaną walkę gladiatorów, tak trochę. Matis, dzięki za przytrużenie suba, pół roku. Wielkie dzięki, zostaw ich. Matias niech poczeka chwilę. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Leją się. Tylko nie wiem, które rany są nowe. Okej, ten wygrał. Dobra, będzie atakował chyba. Okej, niech otworzy drzwi. Tu już czeka. Tak, komitet powitalny. Okej, dobra. Nie chcemy, żeby drzwi były zniszczone. Dawaj, Matias, otwórz. Tak, czyli krwawa miazga została z jego torsu. Czyli głowa i trzy kończyny tylko zostały i dziura po środku na betonie. Matias załatwił sprawę. Okej, dobra. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj. Makrelek, także wielkie dzięki za przedłużenie suba, 8 miesiąc. Wielkie dzięki. Dobra, czyli przynajmniej troszkę mniejszy wybór i rozterki, jeżeli chodzi o więźniów. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dobra, tyle ode mnie. Seria mi się wydaje, że ciekawa i nie zmniejszam poziomu trudności. Podoba mi się to życie na krawędzi i wysoki poziom trudności. Dobra, jutro zapraszam o 19 na CK3 i pojutrze na Remote. Dobra.